Ale przejdźmy teraz do naszego pierwszego tematu. Karl Dedecius i Łódź. Mamy dwóch ekspertów, dwie osoby. Tutaj zaprosiliśmy po pierwsze pana Hansa-Jürgena Bömelburga, który jest profesorem na Uniwersytecie w Giessen, specjalizuje się w stosunkach polsko-niemieckich od XV aż do XX wieku i specjalizuje się również w historii miasta Łodzi, w szczególności podczas II wojny światowej. Wydał publikację, w której znajdują się dokumenty mieszkańców Łodzi, mieszkańców, którzy mieszkali tam podczas II wojny światowej, i myślę, że mogę to zdradzić, od dłuższego czasu pracuję nad opracowaniem historycznym miasta Łodzi, które być może ukaże się jeszcze w tym roku. Bardzo serdecznie witam pana Hansa-Jürgena Bömelburga. Po swoim wystąpieniu profesor Chu będzie miał czas na krótki komentarz do prezentacji pana Bömelburga. Pan profesor Chu bardzo intensywnie zajmował się Łodzią podczas II wojny światowej i przy tym pisał również o Karlu Dedeciusu, i jest on jednym z niewielu naukowców, którzy również, zajmując się osobą Karla Dedeciusa, zadawał krytyczne pytania, takie jakie znamy od samego Karla Dedeciusa. Najpierw usłyszymy, tak jak już wspomniałem, prezentację pana Hansa-Jürgena Bömelburga. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam również Państwa z mojej strony. Karl Dedecius spędził w Łodzi pierwsze 20 lat swojego życia. Później wracał do rodzinnego miasta tylko na krótkie wizyty. A jednak jego autobiografia nosi tytuł Ein Europäer aus Lodź, czyli Europejczyk z Łodzi, a w niej prześledzić można drogę od młodości w wielokulturowym i wielojęzycznym mieście przemysłowym do stopniowo otwierającej się Łodzi w latach 90. i 2000. Dedecius wielokrotnie publicznie odwoływał się do tej wielojęzycznej europejskiej Łodzi, dzięki czemu znalazła się ona ponownie na mapie intelektualnej, przynajmniej w Niemczech. Jest to wystarczającym powodem, by przyjrzeć się jego skomplikowanym relacjom z rodzinnym miastem. Dedecius pochodził z rodziny emigrantów zarobkowych. Jego czesko-śląsko-szwabscy rodzice przyjechali jak dziesiątki tysięcy innych do Łodzi ze wsi pod Zelowem przed I wojną światową w poszukiwaniu perspektywy zawodowej. Jego ojciec Gustaw, dla syna będący centralną osobą, do której się odnosił, odniósł w Łodzi awans społeczny w polskiej policji. Dlatego po wynajęciu mieszkań przy ulicy Włóczańskiej i Przędzalnianej na Starym Rokiciu rodzina była w stanie wybudować dom przy ulicy Emerytalnej, sfinansować naukę syna w Gimnazjum Zimowskiego i Gimnazjum Żeromskiego, czyli najlepszych i najbardziej elitarnych polskich gimnazjach w mieście. Wraz z działalnością ojca w służbie cywilnej wiązała się również postawa bezpartyjności i trzymania się z dala od partii politycznych wymagana w tamtych czasach. Rodzina chodziła co prawda na życzenie matki na niemieckojęzyczne msze ewangelickie, ale na prośbę ojca Dedecius też bierzmowany został w międzyparafialnej parafii ewangelicko-polskiej przez proboszcza Karola Kotulę. Szkoła wpłynęła ogromnie na Dedeciusza. W przypominającym wyznanie liście do Juliana Przybosia, w którym reagował na wstępną odmowę wjazdu do Polski Ludowej w 1963 roku, Dedecius napisał bardzo emocjonalnie: jestem niechybnie uzależniony od tego, czego nauczono mnie w polskiej szkole: humanizmu, rzeczowości i sprawiedliwości. Dlatego trzymam się z dala od wszelkich organizacji. Koniec cytatu. Andreasie Lawaty, dziękuję Ci bardzo za wskazówkę na ten list. Ten gest politycznego dystansu i bezpartyjności Dedecius pielęgnował przez całe życie. W swoich wspomnieniach stylizuje się więc na outsidera, dalekiego od wszelkiej polityki i narodowej partyjności. Istniały ku temu ważne powody, gdyż najpóźniej w drugiej połowie lat 30. XX wieku Łodzią wstrząsały konflikty również między grupami młodzieży, identyfikowanymi przez mundurki szkolne jako młodzież niemiecka lub polska. Andrzej Braun, 2 lata młodszy od Dedeciusza i również były uczeń gimnazjum żeromskiego, opisuje te konflikty w swoim autobiograficznym opowiadaniu pod tytułem Psie Pole, którego tytuł nawiązuje do legendarnego, ale wymyślonego konfliktu polsko-niemieckiego w średniowieczu. A więc polska młodzież odkrywa w środowisku miejskim swoich przeciwników w nieznanych, ale rzekomo niemieckich młodzieńcach. Wdaje się z nimi w bójki i wojny o teren. Braun opisuje następnie swoje uczęszczanie do gimnazjum żeromskiego i wczesną fascynację językiem niemieckim. Następnie pokazuje postępującą nacjonalizację, która w latach 38-39 przerodziła się w narastającą rywalizację gimnazjalistów polskich i niemieckich, co przerodziło się w obrzucaniu gimnazjum niemieckiego kamieniami. Z kolei niemieccy gimnazjaliści donosili o bójkach z polskimi uczniami. We wspomnieniach mówi się o nacisku politycznym, który przybierał już coraz częściej formy publicznego terroru. A więc w tej atmosferze bycie zdecydowanie niepolitycznym, odmowa przypisania się do grupy narodowej było strategią unikania konfliktów. Strategia ta realizowana była przez znaczną część burżuazji biznesowej, urzędników i pracowników miejskich o niemieckich korzeniach w Łodzi, gdyż chroniła przed otwartym konfliktem, który mógłby zakończyć się utratą majątku, zwolnieniami i załamaniem się kariery. Karla Dedeciusa przez całe życie kształtowały wojenne doświadczenia. Autobiografia jego zaczyna się od dzienników Roberta Musila z czasów I wojny światowej. Cytuję: koniec lipca. Umiera mucha. Wojna światowa. Gramofon grał już wiele wieczornych godzin. Roza wie fan nach Lodź, Lodź, Lodź. Rzeczywiście, wraz z wybuchem II wojny światowej i szybkim zdobyciem miasta przez wojska niemieckie, rodzina Dedeciusa znalazła się w trudnej sytuacji, w której bezstronność nie wchodziła już w rachubę, nie była żadną opcją. Karl miał jeszcze szczęście, bo w 1939 roku po ukończeniu szkoły został zatrudniony w Polskiej Służbie Pracy poza Łodzią i wrócił do miasta dopiero w październiku 1939 roku. Teraz stanął wraz z rodziną w obliczu opcji, żeby otwarcie ujawnić się jako Niemiec i podpisać niemiecką Volkslistę, albo odmówić tego i narazić się na aresztowanie, prześladowania i deportację. Rodzina zdecydowała się na podpisanie Volkslisty. Ojciec Gustaw stał się teraz funkcjonariuszem niemieckiej policji kryminalnej, a syn Karl rozpoczął szkolenie jako aplikant inspektora administracyjnego w Łodzi, przemianowanej w kwietniu 1940 roku na Litzmannstadt. Widzicie Państwo tutaj plan miasta z Litzmannstadt z czasów II wojny światowej z zaznaczonym domem Dedeciusa. W 1939-1940 roku Karl Dedecius poznał swoją przyszłą żonę Elwirę Roth, uczennicę niemieckiego gimnazjum. Elwira Roth w czasie wojny pracowała jako maszynistka i scenografka w komendzie policji w Litzmannstadt. We wspomnieniach Dedeciusa proces ten stawania się Niemcem nie jest wyraźnie określony. Widoczne jest natomiast stopniowe znikanie jego polskich kolegów szkolnych, z których część zostaje deportowana do generalnej guberni, żyje w podziemiu bez stałego miejsca zamieszkania i znika z pola widzenia. Dla żydowscy mieszkańcy Łodzi najwyraźniej nie zaliczali się do przyjaciół rodziny, co w latach 30. też nie było rzadką konstelacją wśród chrześcijańskiej ludności Łodzi. Jerzy Grohman, młodszy o rok od Dedeciusa i również uczeń gimnazjum żeromskiego, relacjonował to w sposób następujący. W moim domu Żydzi w zasadzie nie byli przyjmowani, nie dlatego, że były do nich zastrzeżenia, ale po prostu nie istniał wspólny świat. Koniec cytatu. Zamiast tego w autobiografii Dedeciusa w latach 39-40 jako nowi znajomi pojawiają się absolwenci łódzkiego niemieckiego gimnazjum. Cytat. Jak my wszyscy wychowywali się jako Volksdeutsche, a nie narodowi Niemcy. Z tym środowiskiem, które później utworzyło środowisko łódzkich wypędzonych, od 1940 roku Dedecius utrzymywał intensywne kontakty. Niewiele natomiast wiadomo o działalności Gustawa Dedeciusa w policji w Litzmannstadt. Według syna sortował akta i pocztę oraz tłumaczył w razie potrzeby. Czy robił tylko to? Tego nie wiadomo, ale trudno to sobie wyobrazić. Jako funkcjonariusz policji kryminalnej Dedecius senior znajdował się z pewnością w bardzo trudnych sytuacjach, w których trudno było uniknąć bycia niemieckim sprawcą. Nie był on zresztą odosobnionym przypadkiem. Łódzka Policja Kryminalna zatrudniała w tym czasie około 200 policjantów z przedwojennej służby polskiej. Na przykład w procesach po 1945 roku przeciwko Stanisławowi Wejerowi obrona argumentowała podobnie jak Karl Dedecius. Gustaw Dedecius został zamordowany w swoim domu w 1945 roku. Syn dowiedział się o tym w obozie sowieckim dopiero w 1947 roku. W swoich wspomnieniach jeszcze w roku 2006 formułował tezę, że sprawca był nieznany. W rzeczywistości wiedział już wtedy od pewnego czasu, że sprawcą był sąsiad, który mieszkał na tej samej ulicy. Dedecius za życia jednak zabronił opublikowania tych faktów. Stały się one znane dopiero w roku 2016 po jego śmierci. Karl Dedecius w 1941 roku wcielony został do Wehrmachtu, a w lutym 1943 w kotle stalingradzkim dostał się do radzieckiej niewoli, z której został zwolniony dopiero pod koniec 1949 roku do nowo powstałej NRD. Wydanie do Polski byłoby zapewne możliwe wcześniej, ale Dedecius nie chciał tego i argumentował w swoich wspomnieniach jak następuje, cytuję. Można zmienić obywatelstwo, ale nie rodziców, pochodzenie narodowe, wykształcenie, wiarę. Chciałem znieść los, jaki narzuciła mi wojna, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak inni Niemcy również. Koniec cytatu. Pierwsza część tej argumentacji jest mało przekonująca. Sam Dedecius był bierzmowany w polskiej parafii. Jego wychowanie nie było niemieckie, a o narodowości można mówić dopiero po 1939 roku. Gdyby Dedecius wybrał Polskę, czekałby go proces. Łodzian, którzy służyli w Wehrmachcie jako Niemcy, skazywano w procesach sądowych na ogół na pół roku lub rok więzienia, a ich majątek konfiskowano. Nie wiadomo, czy Dedecius mógłby pozostać w Łodzi, czy zostałby pozytywnie oceniony w procesie rehabilitacyjnym. W ten właśnie sposób Dedecius znalazł się w NRD, a w 1952 roku uciekł do Niemiec Zachodnich. Tam przeszkadzał mu wschodni akcent i czasami brak słownictwa. W swoich wspomnieniach zauważa, że wiele drzew, ziół budynków potrafił wymienić tylko po polsku, komentując, cytuję, wielojęzyczność to nie tylko bogactwo. W pewnym sensie jest też przeszkodą, wadą, przekleństwem. Koniec cytatu. W latach 50. z pewnego rodzaju wewnętrznego impulsu w liście do Przybosia z 1963 roku mówi o swoim prywatnym projekcie zadośćuczynienia. Zaczyna, czyli początek tłumaczenia literatury polskiej na niemiecki. Świadectwem tego projektu są wczesne teksty. W swojej pierwszej antologii Lekcja Milczenia, wydanej w 1959 roku, w której zasłynął w Republice Federalnych Niemiec, zamieścił wiersz Jerzego Wallenczyka, pochodzącego z Łodzi, do nieznanego Niemca na zachodzie. W przekładzie Dedeciusa mieszkający w Łodzi Wallenczyk zwraca się do dalekiego brata przyjaciela i błaga go, nie wierz im, gdy mówią ci o mnie, to twój wróg w ziemię z nim, by mogła zakiełkować nowa Europa. Ty, którzy jesteś moim dalekim bratem, przyjacielem, o obcym imieniu, nieznanych rysach. Koniec cytatu. Badania translatorskie wypracowały, że tłumacz Dedecius dokonał tu znacznych zmian. W wersji niemieckiej sformułował to następujący. Jest to godzina żalu za gesty bez uczucia, za siłę bez litości, za lata bez zieleni. Godzina żalu, który czai się wśród zagubionych w niekończącej się perspektywie. A w oryginale jest mowa o godzinie zadośćuczynienia i patrzących. Dedecius w swoich wspomnieniach nadal cytował wiersz Wallenczyka w całości, zapewne dlatego, że sam czuł się jego adresatem nawet po upływie pół wieku. W 1959 roku Dedecius przyjechał po raz pierwszy po wojnie do Polski. Był w Warszawie i Krakowie, zaprzyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Jerzym Lecem, Mieczysławem Jastrunem i Julianem Przybosiem. Ci ostatni mieli w swoich biografiach fragmenty łódzkie. Nie ukrywał przy tym jednak swojego łódzkiego pochodzenia. Na jednym z wieczorów autorskich w Warszawie w latach 60. przedstawiał się jako łódzki Niemiec i były żołnierz Wehrmachtu. Prawdopodobnie to właśnie spowodowało, że w 1963 roku odmówiono mu pozwolenia na wjazd do Polski, co w czerwcu 1963 roku pogrążyło Dedeciusa w głębokiej depresji. We wspomnianym już w liście wyznaniowym do Przybosia ujawnił następnie swoją biografię, zauważając ironicznie to, że urodziłem się jako Niemiec w Łodzi, nie jest chyba zasadniczo karalne w ideologii marksistowskiej. Nikt przecież nic na to nie może poradzić. Podczas swoich licznych wizyt w Polsce Dedecius po raz pierwszy późno wrócił do Łodzi. Sam komentował to w 1999 roku. Nie miałem specjalnych kontaktów z łódzkimi pisarzami. W latach 60. i 70. bywałem w Polsce krótko, przez 1 czy 2 dni. W Łodzi podczas mojego pierwszego pobytu powitał mnie tam Jan Koprowski, ówczesny prezydent tamtejszego oddziału Związków Literatów Polskich. Był taką oficjalną osobą do kontaktu, nie rozwinęła się między nami żadna głębsza przyjaźń. W tym czasie poznałem prawdziwych polskich pisarzy w Warszawie i Krakowem. On był pewnie barierą dla środowiska łódzkiego. To był kolejny powód, dla którego nie spotkałem w Łodzi innych poetów. Nie szukali też mnie. Dopiero gdy Służba Bezpieczeństwa badała życie Dedeciusza. Krzysztof Kuczyński opublikował następujące dokumenty na bazie dokumentów z IPN-u, między innymi te dokumenty. Dedeciusz podkreślał swoją apolityczność. Dopiero gdy otrzymał doktorat honoris causa, upadły te bariery. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Ci, Hansie Jürgenie, i prosimy teraz profesora Chu o krótki komentarz. Bardzo dziękuję organizatorom tego wydarzenia oraz panu Bömelburgowi za jego wgląd w życie Karla Dedeciusa i jego związki z Łodzią. Mój komentarz będzie komentarzem zwięzłym, gdyż z pewnością czeka nas ożywiona dyskusja. Pracuję nad Dedeciusem już od kilku lat, ale ciągle muszę zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie napisać historię jego życia w Łodzi, ponieważ często możemy opierać się tylko na jego wywiadach i publikacjach, a te są dość skąpe. Łatwiej więc chyba będzie mówić o jego związku z Łodzią w jego autoinscenizacji. W tym przypadku powinniśmy rozpatrywać Dedeciusa nie jako wyjątkową osobowość, ale jako kogoś, kto był typowy dla swoich czasów. Czyli musimy Dedeciusa zdekonstruować, a przede wszystkim skontekstualizować. Pan Bömelburg sugeruje, że w młodości Dedecius trzymał się z daleka od pola napięć narodowych i pozostał apolityczny. Chciałbym jednak tutaj zaznaczyć, że takie stanowisko samo w sobie było wyborem politycznym. Jak pokazały ostatnie historiograficzne podejścia do tematu obojętności narodowej. W tym kontekście ujawnia się sprzeczność. Z jednej strony Dedecius był apolityczny, a z drugiej zawsze był Niemcem. W swoim wyobrażeniu o samym sobie Dedecius urodził się Niemcem i pozostał nim na zawsze. Nigdy nie był Polakiem, ani niczym pomiędzy, ani nawet hybrydą. Choć w latach 90. i 2000. w prasie często nazywano go łodzianinem, to nawet to pojęcie lokalnego patriotyzmu i wielokulturowości było mu w jakiś sposób obce. Nigdy nie używał tego pojęcia jako określenia samego siebie. Jak sugeruje tytuł jego autobiografii, wolał określenie Europejczyk, a europejskość nie oznaczała dla niego polityki, cytuję tutaj, multikulti i miszmaszu kulturowego, lecz Europę opartą na wyraźnie wyodrębnionych narodach. Dlatego tak ważne jest pokazanie, jak czyni to pan Bömelburg, jak Dedecius wychodzi z polskiego środowiska, by stać się w czasie wojny Volksdeutschem lub też Niemcem. W moich własnych pracach na temat jego życia opisałem jego skomplikowany związek z byciem Volksdeutschem i z frontem i ze Stalingradem, ale nie mogę tutaj się w to specjalnie w tej chwili zagłębiać. Jednocześnie powinniśmy starać się zrozumieć, dlaczego po wojnie tak stanowczo upierał się przy tym, że zawsze był Niemcem. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ wielu takich jak on, pochodzących z terenów wschodnich po wojnie chciało się dostać do Niemiec. Mówimy więc o tym, że trzeba bliżej powiązać Dedeciusa z historią zarówno nazistowskiej polityki germanizacyjnej, jak i polityki Republiki Federalnej, jeśli chodzi o przesiedleńców. Z drugiej strony podejrzewam, że ten autoportret Dedeciusa jako oryginalnego Niemca pasuje doskonale do jego późniejszej pracy jako tłumacza. On był tym Niemcem, który przybliżył niemieckiej publiczności polską literaturę. Dedecius jako słynny budowniczy mostów i przewoźnik między Polską a Niemcami potrzebował solidnego narodowego zakotwiczenia. Jeszcze w innym miejscu jego autonarracja nie pasuje do standardowej historiografii okupacji hitlerowskiej w Polsce. Jak słusznie opisuje pan Bömelburg, Karl Dedecius miał jednostronne i gloryfikujące wyobrażenie o swoim ojcu i o jego działalności w policji kryminalnej. Mogę się tylko zgodzić z tym, że niewiele wiemy o pracy Gustawa Dedeciusa jako urzędnika w policji kryminalnej, a akta w tym zakresie są niezwykle skąpe. Ale nawet praca tłumacza dla niemieckiego okupanta miała fatalne skutki dla życia Polaków i Żydów. Dedecius jednak nie chciał się w to zagłębiać, gdyż chciał chronić jakby obraz swojego ojca. Data śmierci ojca, którą często podawał jako marzec 1945 roku lub później, jest niejasna. Bardziej prawdopodobne jest to, że ojciec zginął już w momencie wkroczenia wojsk sowieckich w styczniu 1945 roku, o czym wspomina Krzysztof Kuczyński w czarodzieju z Darmstadt. Twierdzenie Dedeciusa, że jego ojciec padł ofiarą napadu, wyklucza możliwość, że mógłby na przykład zostać zabity z zemsty za swoją pracę urzędnika policji kryminalnej, funkcjonariusza policji kryminalnej. Fakt, że Dedecius pośmiertnie ujawnia, że po śmierci Dedeciusa okazało się, że morderca jego ojca był byłym sąsiadem, tą jego próbę można interpretować też jako próbę podtrzymywania dobrego imienia ojca. Prezentacja pana Bömelburga odpowiedziała na moje pytanie, czy można napisać historię Dedeciusa w Łodzi. Historyzacja Dedeciusa jest całkiem możliwa, jeżeli będziemy wrażliwi wobec dostępnych źródeł, ponieważ z pewnością dostarczyliśmy słuchaczom wielu punktów i tematów do rozmowy. Zakończę na tym moją wypowiedź. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze Chu za ten komentarz i niniejszym otwieram dyskusję. Możecie Państwo albo zgłaszać się symbolem podniesionej ręki, albo możecie też wpisać pytanie do czatu, a ja przeczytam to pytanie i przekażę je referentom. Dotychczas nie widzę jeszcze komentarzy, ani też pytań. I najwyraźniej też jeszcze nikt nie podniósł ręki. Zapytam się jeszcze koleżanki, która opiekuje się naszą transmisją na Facebooku, czy tutaj pojawiły się jakieś pytania. Owszem, mamy pytanie od Markusa Krzoski, który pyta się, czy technika mogłaby włączyć Markusa Krzoskę? Sebastianie, czy mógłbyś pozwolić Markusowi na zadanie pytania? Tak, dziękuję bardzo serdecznie Wam obu, zarówno Hansowi Jurgenowi, jak i Winsonowi, za to podporządkowanie historyczne, które stanowi jakby nowe podporządkowanie historyczne Dedeciusa. To jest ważne też, żeby zrozumieć dalszą działalność Dedeciusa. Ja nie chcę tutaj wygłaszać koreferatu, tylko mam dwa punkty. Po pierwsze, czy nie powinno się generalnie przebywania Dedeciusa w Wehrmachcie potraktować jako jego stawanie się niemieckim, doświadczenia Stalingradu i że to miało na pewno wpływ na jego tożsamość. A po drugie pytanie, czy istnieją jakieś badania dotyczące stosunków pomiędzy gimnazjum polskim a niemieckim w tym czasie w Łodzi. Hans-Jürgen zaznaczył, że były te konflikty, może to nie były walki uliczne, ale bójki pomiędzy młodzieżą. Jak wyglądały oficjalne stosunki między tymi szkołami? Czy można na ten temat coś powiedzieć? Hans-Jürgenie, może najpierw Ty odpowiesz. Tak, dziękuję za pytania. Z pewnością jest tak, że należałoby jeszcze dużo bardziej niż ja to mogłem zrobić, zająć się kwestią takiego żołnierskiego utożsamiania się z narodem niemieckim. To myślę, że byłby punkt, który należałoby wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o drugie pytanie, mogę tutaj trochę więcej powiedzieć. Historia szkół w Łodzi jest bardzo ciekawym tematem, ale nie została jeszcze dobrze opracowana, jeśli chodzi o okres międzywojenny. Najlepiej opracowana jest historia niemieckiego gimnazjum w Łodzi, gdzie w latach od 50. do 80. ukazały się 3 publikacje na ten temat. Ogólnie trzeba powiedzieć, że te stosunki były przyjazne, przynajmniej oficjalnie. Były wspólne jakieś konkursy, imprezy sportowe i tak dalej. Trzeba też jasno powiedzieć, że szkoły, o których mówimy, to były gimnazja elitarne, czyli niemieckie gimnazjum w Łodzi naprawdę było gimnazjum, gdzie średnia klasa niemiecka i wyższa klasa niemiecka wysyłała swoje dzieci. Szkoła była stosunkowo droga, czesne były drogie. Dedecius o tym pisze. Również gimnazjum żeromskiego należało do najdroższych gimnazjów. Na przykład pan Scheibler i pan Grohman też byli w tym gimnazjum. Dedecius wspomina Scheiblera, Grohman był trochę młodszy, żył długo i pisał o tym gimnazjum. Czyli z jednej strony istniały stosunki przyjaźni, ale podskórnie rywalizacja, mundurki szkolne z pewnością odgrywały dużą rolę i też ubrania organizacji młodzieżowych. Jest taka organizacja, która najpierw jest folksistowska, a potem nazistowska i która oczywiście w swoich mundurkach i z bębenkami chodzi po ulicach Łodzi. Czyli z pewnością trzeba wyjść z założenia, że po tych lat 30. były tam duże konflikty. Chciałbym odnieść się tylko do drugiego pytania. W swojej autobiografii Dedecius tego nie wspomniał, ale w innym wywiadzie powiedział, że niemieckie gimnazjum w Łodzi kosztowało 2 razy więcej niż polskie gimnazjum. Nie wiem, i to chyba było powodem, dla którego ojciec wysłał go do gimnazjum polskiego. Jeśli chodzi o jego doświadczenia w Wehrmachcie, istnieje taki artykuł, który został opublikowany w latach 90. pod nazwą Stalingrad. Były 2 wersje polskie i 2 wersje niemieckie tego rękopisu. Znalazłem w archiwum Dedeciusa. I Dedecius mówi, że nie ma pamięci na ten temat, że niemożliwe jest dla niego wspominanie czasu, który spędził w Wehrmachcie. Mówi, że niechętnie mówi o swoim czasie w Wehrmachcie, ale stoi to w przeciwieństwie do jego wspomnień. Być może takich wyobrażeniach o froncie narodowym. I to się pojawia w jego autobiografii. To, co mówi w autobiografii o Wehrmachcie, to właściwie to, że nie był bardzo zaangażowanym żołnierzem, że był takim antyżołnierzem, ale pozostał Niemcem. Oni w Wehrmachcie chcieli mieć dobrych Germanów, ale większość Volksdeutschów, których znał, pozostało złymi Germanami, natomiast dobrymi Niemcami. Czyli cały czas mówi też o tym stosunku Volksdeutschów do Niemców z Rzeszy i mówi o tym, że Volksdeutsche byli właściwie lepszymi Niemcami. Tak, dziękuję serdecznie. Teraz zgłosił się pan profesor Karol Sauerland i prosiłbym technikę o włączenie, danie mu możliwości zabrania głosu. Czy słychać mnie? Tak. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wiersz Wallenczyka w Niemczech został przyjęty bardzo entuzjastycznie. I moim zdaniem Dedecius tym wierszem otrzymał też, czy skorzystał też z szansy na karierę. Druga rzecz jest taka, że rosyjskość jakby była na początku ważniejsza. Jego pierwsze próby tłumaczeń podejmował z języka rosyjskiego po przyjeździe do Niemiec. i nawiązał odpowiednie kontakty. Rosyjski, czy to ta rosyjskość jest u niego właściwie ciągle obecna. Tyle tylko chciałem powiedzieć. Dziękujemy serdecznie panu profesorowi Sauerlandowi. Może do tego pasować będzie pytanie Rafała Żytyńca, przeczytam je. Jaką rolę w kontekście obu referatów odgrywały pierwsze tłumaczenia z rosyjskiego i jego pobyt w NRD? Czy moglibyście panowie coś na ten temat bliżej powiedzieć? Tak, mogę rozpocząć, a pan Chu na pewno to uzupełni. Myślę, że Dedecius jako tłumacz z rosyjskiego, należałoby bardziej się tym zająć, nim Dedeciusem jako tłumaczem z rosyjskiego. Później przede wszystkim działał jako tłumacz z polskiego, ale fakt, że jako tłumacz debiutował z językiem rosyjskim, trzeba wziąć pod uwagę i przy tym uczył się rzemiosła tłumaczeniowego, a w późniejszym życiu zawsze interesował się dalej literaturą rosyjską i co jakiś czas jeszcze robił też tłumaczenia z rosyjskiego, ale myślę, że to jest bardzo ważny punkt, żeby nie traktować go wyłącznie jako tłumacza z języka polskiego. To uważam powinno się wziąć więcej pod uwagę. Panie profesorze Sauerland, Wallenczyk jest oczywiście i ciekawy. To jest młody, bardzo obiecujący poeta polski z Łodzia, z Łodzi, który potem przeżył wielkie załamanie życiowe i był redaktorem regionalnego czasopisma w Łodzi, ale wiersz był bardzo szeroko komentowany w Niemczech i Dedecius zmienił treść jego wiersza i niemiecka wersja bardziej odnosi się do pojednania i zrozumienia niż polskie, ale to odpowiadało własnej wersji i wizji Dedeciusa. Czy są towarzysze walki, czy są jakieś świadectwa towarzyszy walki z Wehrmachtu Dedeciusa o nim? Nic o tym mi nie wiadomo, ale jest to dziwne, bo przecież Dedecius stał się słynny w latach 80., 90., a przecież wtedy jeszcze żyli żołnierze, którzy przeżyli Stalingrad. Jeszcze mamy pytanie Markusa Eberhardta, który pyta się, czy są konkretne wypowiedzi Dedeciusa na temat Holokaustu, czy są jakieś dokumenty, jakie miał do tego stosunek w okresie 39 do 45? Pan profesor Chu? Możecie państwo, panowie coś powiedzieć? Ja tylko króciutko chciałem coś powiedzieć. Dedecius w swojej autobiografii sam niewiele mówi. Na początku, kiedy zamknięto getto, napisał, że odgrywały się straszne sceny. I powiedziałbym, że ogólnie miał bardzo skomplikowany stosunek do Żydów w ogóle. Często jakby nie pasują do jego obrazu świata Niemców i Polaków. Ma żydowskich znajomych, tłumaczył też żydowskich pisarzy i poetów. Ale myślę, że tak ogólnie Żydzi nie pasują do tego pojednania między Niemcami a Polakami z jednej strony, a z drugiej strony naprawdę trudno powiedzieć, co widział podczas II wojny światowej. Niewiele nic o tym nie mówi. Tylko jeszcze jedno zdanie uzupełnia. To nie jest nietypowe. Również polskie elity w Łodzi lat 30. Świadomie zacytowałem Jerzego Grohmana, który zawsze traktował się jako przedstawiciela elit łódzkich i mówił, że nie było żadnych kontaktów z żydowskimi mieszkańcami Łodzi, były tylko kontakty biznesowe i to samo chyba dotyczyło Dedeciusa. On we wspomnieniach mówi tylko to, że na spotkaniach z byłymi uczniami szkół w latach 70., 80. żydowscy uczniowie w latach 80., 90. nie pojawiali się na tych spotkaniach, ale nie zajmuje się tym dalej. Przypisałem to pytanie Markusowi Eberhardowi, było to pytanie Konrada Wita, ale Markus Eberhardt zgłosił się też i chciałby coś powiedzieć. Proszę o... Tak, czy słychać mnie? Przepraszam, nie chciałem nikomu ukraść pytania. Dziękuję za oba referaty, których wysłuchałem z ogromnym zainteresowaniem, bo przed południem rozmawiałem też z różnymi osobami o Dedeciuszu i jego biografii tłumacza. Jeżeli dobrze zrozumiałem obu panów, to istnieją takie jakby puste miejsca, czy też pewny brak zgodności między tym, co pisze Dedeciusz, a tym, co się bada. Oczywiście autobiografii pisze się dlatego, żeby wyjaśnić takie sprawy. I moje pytanie byłoby konkretne do obu referentów. W przypadku Dedeciusa mamy taką sytuację, że on dużo o sobie pisał i pozostawił całe archiwum, w którym można pracować jako badacz. Jak byłoby to możliwe Państwa zdaniem, żeby uzupełnić pewne rzeczy i żeby opisać pewne rzeczy w innym świetle? Czy należałoby znaleźć nowe materiały, czy wystarcza tutaj krytyczna lektura tego, co mamy? Nie chodzi o to, żeby wszystko kwestionować, tylko żeby jakby naświetlić pewne kwestie, jak należałoby tutaj postąpić. Kto z Was chciałby odpowiedzieć? Ja mogę spróbować odpowiedzieć. Istnieje to obszerne archiwum Dedeciusza w Słubicach i należałoby tam się przyjrzeć temu, co tam jeszcze jest, ale po drugie byłbym za tym, też w tym sensie, co powiedział pan Chu, że był normalnym mieszkańcem Łodzi i skonfrontować należałoby go z innymi głosami niemieckich i polskich mieszkańców Łodzi. To jest interesujące, jak on działał w organizacjach ziomkowskich byłych łodzian, był na spotkaniach, mieli spotkania szkolne, wspólnie z wypędzonymi wygłaszał też referaty, więc to należałoby koniecznie zbadać. Drugim punktem było pytanie, które się pojawiło w czacie. Jeśli chodzi o mordercę jego ojca, dlaczego nie powiedział o tym, póki żył? Moja teoria brzmiałaby tak, że to oczywiście mogło obciążać jego stosunek do miasta Łodzi. Jeżeli morderca nie był pełnym zemsty żołnierzem radzieckim czy kimś z dołów społecznych, tylko zwykłym sąsiadem, to pokazuje oczywiście problemy sąsiedztwa polsko-niemieckiego w czasie II wojny światowej w Litzmannstadt, gdzie wiadomo, że wielu niemieckich sąsiadów denuncjowało Polaków, odbierało im mienie i po 1945 roku pojawiła się zemsta za to. To jest bardzo smutny rozdział i być może niechętnie się o tym chce mówić. Dziękuję. Istnieje wiele archiwów, które mają częściowe informacje dotyczące Dedeciusza, jak na przykład IPN w Polsce, w Łodzi. Ja bym spróbował jeszcze w archiwum wojskowym we Freiburgu coś znaleźć. Trzeba próbować szukać, ale tak jak powiedział pan Bömelburg, porównywać jego wypowiedzi z doświadczeniami innych tzw. Volksdeutschów. I to jest też powodem, dla którego istnieje też takie podejrzenie, że być może jego ojciec zmarł wcześniej. Pojawia się to w Czarodzieju z Darmstadt Krzysztofa Kuczyńskiego. Ale wydarzyło się to z wieloma byłymi funkcjonariuszami policji kryminalnej, że zostali zamordowani. Czyli tutaj ważne byłoby porównanie i czy ojciec Gustaw Dedecius zachowywał się inaczej, czy miał też inny los niż inni funkcjonariusze policji kryminalnej, tego nie wiemy. Tylko zadaję pytanie, dlaczego były te niezgodności w jego wypowiedziach na ten temat. Dziękuję serdecznie. Nie mamy teraz dalszych pytań, tylko, o ile dobrze widzę, Hans-Henning Hahn, taki impuls, żeby przejrzeć wszystko, co jest zawarte w archiwum IPN-u. Dziękuję obu referentom bardzo serdecznie, dziękuję też za wszystkie pytania. Przechodzimy do naszego następnego tematu, Karl Dedecius i Darmstadt.